Dzień dobry. Ja dzisiaj z samochodu, gdyż... O kurde. Muszę jechać po małego. Nie wiem, czy się już nie spóźniłam. Ale chcę wam opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało u mnie, bo to jest dosyć ciekawe. Zamykamy. To jest dosyć ciekawe, ponieważ no strasznie dziwne to jest, że tak powiem. To wyglądało tak, że mnie zaczęło boleć gardło, drapało. I słuchajcie, czwartek, mówię, jadę wcześniej po dziecko, bo nie wiem, czy dam radę później, no bo tak jakoś coś mnie rozkłada. No i dobra, pojechałam, bo zły był mój mały, bo chciał na te SKS-y, czyli dodatkowy WF zostać, no ale nie został. I przyjechałam, szyba mi się otwiera. Przyjechałam do domu i padłam. Do soboty do rana leżałam. I w piątek już nie połykałam, praktycznie w ogóle nie piłam, nie jadłam. I uwierzcie mi, wykorzystałam wszystko, co miałam z naturalnych sposobów moich, które zawsze mi działały. Zawsze mi te sposoby działały, a teraz nie zadziałało. Czyli no, wszelakie zioła, jakie miałam. Białoporek, srebro w płynie, złoto w płynie. Co jeszcze? Oksybulit. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. No nieważne. Wszystkie możliwe sposoby. Witaminy wszelakie. Wykorzystałam po prostu maksymalnie wszystko to, co dałam radę. To, co miałam, to, co zawsze stosowałam. I zaczęło mi tutaj tak po boku boleć szyja. Ja patrzę, lusterko. Szyja kwadratowa. Kwadratowa, spuchnięta. Do dzisiaj jeszcze mam spuchnięta z przodu trochę. Tak się zasłaniam, bo lepiej tego nie przewiać, nie? No jak nie mogłam twarzy otworzyć, żeby zobaczyć, słuchajcie, co tam mi się dzieje, ale tam było po prostu kumulacja jakichś, tak jakby poduszki bym miała, no chyba 10 migdałków mi się porobiło. I zaczęła mnie ta szyja boleć. W sobotę rano wstaję, ja nie mogę wstać. I słuchajcie, tutaj z szyi w dół pod pachy mi zaczęło iść ten ból. Mówię, oho, no to mamy nieciekawie, ponieważ to zaraz, wiecie, to zaraz czy sepsa, czy coś w tym stylu. I mówię, no to już trzeba jakiś grubszy kaliber wyciągnąć, bo tym moim pistolecikiem to nie dam rady. I otworzyłam moją apteczkę, w której miałam na szczęście Amotax. Czyli wiecie, co to jest. Antybiotyk, szerokie spektrum, choroba gardła, górnych dróg oddechowych. Przeterminowany był, bo z marca, ale no wiecie, no to tam takie są umowne, nie? Daty. To się tak szybko nie przeterminowuje, ale oni dają termin, w razie czego, w razie jakichś tam czy skarg, czy no czegokolwiek tam, to dają zawsze dłuższy termin. Boże, ile samochodów nie przejadę. I mówię, trudno, no wykończę się, bez tego się też wykończę. Słuchajcie, wzięłam, to dobrze, że to było w płynie, bo tabletki tam nie puknęła. Za nic. Wzięłam o godzinie 8 rano. O
gotowi lecieć czy coś innego. O godzinie 8 rano wzięłam, o godzinie 12 już zaczęłam przełykać. Miałam takie przemyślenie, mówię, no jak wezmę antywirusowe, mam wziąć coś, czy antybakteryjne, no bo jeżeli to by był wirus, to by ten antybiotyk nie zadziałał, prawda? Więc to była jakaś okrutna bakteria, albo ten wirus się przerodził w bakterię już. Ja nie mam pojęcia, co to było. To było dosyć dziwne. Ja jeszcze czegoś takiego nigdy nie przeszłam, ale to tak w zastraszającym tempie po prostu pojawiło się i bum! I coraz gorzej idzie. No i o 12 już zaczęłam pić i jeść. Cieszyłam się z każdego łyku wody, bo po prostu nie piłam. Góra dwa łyki i ja już byłam zmęczona, ja mówię, ja już nie dam rady. No. Także jaki z tego morał jest, słuchajcie. Trzeba mieć w swojej apteczce również to zło konieczne, jakim jest antybiotyk. Bo w takich już podbramkowych sytuacjach, jak was przyciśnie, postawi pod ścianą, to sobie używacie, bierzecie. Bo to na przykład była sobota, no i gdzie ja bym teraz poszła w sobotę? Idź pani. Gdzie ja bym teraz w sobotę poszła? Do kogo? Prywatnie? Za 200? No. Dawkowanie sobie przeczytałam, upewniłam się jeszcze u koleżanki. Koleżanka jest doktorem, panią doktor. I się takim sposobem zaleczyłam, bo to jeszcze nie koniec, bo ja czuję się jeszcze źle, biorę przeciwbólowe, biorę, bo po prostu głowa to mi pęka. No i gdzie ja się teraz postawię? Tu nawet nie ma się gdzie postawić, Boże. Dobra, idę po małego, później może jeszcze dokończę. No i chciałam to zakończyć dzisiaj tylko taki film, bo no nie jestem na razie w stanie robić takich innych rzeczy praktycznych. Jaki z tego morał, słuchajcie? Jeżeli nie działają domowe sposoby nasze, sprawdzone, budujemy swoją odporność. Ale jeżeli ktoś robi to, co robi, to no i to leżymy. I na taką infekcję bakteryjną tylko i wyłącznie działa antybiotyk. Zostaje nam antybiotyk, także warto mieć w apteczce swojej antybiotyk podstawowy, jakiś taki o szerokim spektrum działania. Także teraz się z wami żegnam i zapraszam na kolejny film. Być może jutro ogarnę się i zrobię coś praktycznego. Zrobię to, zacznę przetwarzać te wszystkie swoje rzeczy, które mi zalegają i niedługo się zepsują. Jak ich nie przerobię. Trzymajcie się. Uważajcie na siebie i na swoich bliskich. I tak jak mówię, warto mieć w swojej apteczce wszystko, praktycznie wszystko. I ja jeszcze chciałam podziękować bardzo serdecznie tym, którzy się interesowali moim zdrowiem. Bardzo wam dziękuję za zainteresowanie. Życzę wam wszystkiego dobrego i nie dajmy się.